Środa, 21 lutego. Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Koniec utrudnień i objazdów, a przynajmniej tak to powinno teraz wyglądać. Od południa w środę 21 lutego w Częstochowie można przejechać już drogą krajową nr 91, czyli popularną Gierkówką, bez przeszkód. Tym samym kończy się największa inwestycja drogowa w historii miasta. Paweł Jędrusik. Trwający od 2021 roku remont Gierkówki dobiegł końca. Od środy droga jest już całkowicie przejezdna dla kierowców. To się bardzo cieszymy. Bardzo się cieszymy. No właśnie czytam na internecie. Były duże utrudnienia? Czekała pani na ten moment? Wie pan co? No muszą zrobić. No niestety, ludziom się nie dogodzi. No, ale nie było tak źle. Przejścia były, zawsze się gdzieś przeleciało. Ja już byłam zobaczyć, jak to wygląda. Rano o 5:00 przeszłam się, więc no zadowolona jestem. Fajnie. Ale jeszcze powiem, że gdzie my chodzimy, czyli chodnik, czyli jeszcze dla rowerów nie jest zrobione, to boczne, prawda? A tutaj to wiadomo, że już jest fajnie. Jednym z najważniejszych elementów przebudowy DK 91 była rozbiórka starej i budowa nowej estakady. Nie wszystkim nowa konstrukcja przypadła do gustu. Nie podoba się. Dlaczego? No jak to wygląda? Taki ciężar, wie pan. Okropnie. I tu wielu mieszkańców to powtarza. Ta poprzednia była ładniejsza? To znaczy, no ładniejsza, bo była zniszczona, ale była lżejsza, taka przyjaźniejsza. Tu taki mur postawili przed nami i te mury też, wie pan, nie podoba się. Droga jest dostępna dla kierowców, ale z utrudnieniami muszą się jeszcze liczyć piesi. Cały czas trwają prace w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Wykonawca ma do wykonania jeszcze bruki, jest jeszcze do ułożenia masa bitumiczna na drogach rowerowych, są jeszcze wjazdy z połączeniami lokalnymi, więc no, ja sobie nie wyobrażam, żeby na początek wiosny, na ten początek sezonu także rowerowego te elementy infrastruktury nie były gotowe. Budowa nowej Gierkówki nie obyła się bez problemów. Termin jej oddania do użytku wydłużał się m.in. z powodu jednego z wykonawców, którego miasto ściągnęło z placu budowy. To jednak największa i najważniejsza inwestycja miasta. Wyremontowano nie tylko drogę, ale również mosty. I tak naprawdę stan tych obiektów wskazywał na to, że nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy je naprawiać, a jeżeli już remontuje się w pasie 5-6 km 7 obiektów inżynieryjnych, to chyba warto już zrobić całą drogę. Koszt modernizacji drogi krajowej nr 91 wyniósł około 360 milionów złotych. PKM Sosnowiec rozpoczęło kilkudniowe testy polskiego autobusu wodorowego Nesobus. Autobus, który ma zasięg do 450 km, będzie testowany na trzech liniach. Nesobus miał swoją premierę w maju 2022 roku. Sosnowiec jest kolejnym miastem, w którym pojazd testowany jest w warunkach normalnego ruchu. Karolina Komada. 12-metrowy autobus wodorowy na pokład może zabrać 93 pasażerów. Z wyglądu nie różni się właściwie niczym od pojazdów jeżdżących już w komunikacji miejskiej. Tym, co go wyróżnia, jest paliwo, które go napędza. Autobus co do zasady jest autobusem napędzanym energią elektryczną, natomiast różni się tym od autobusów typowo elektrycznych, że na dachu ma zamontowaną taką mini elektrownię, która wytwarza energię elektryczną z wodoru przy użyciu tlenu, to jest odwrotność procesu elektrolizy i produktem jest energia elektryczna, która napędza autobus, a produktem ubocznym jest woda, która w postaci pary jest z autobusu wydalana. Przez najbliższy tydzień pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu będą sprawdzać, jak jeździ się tym pojazdem. Przede wszystkim testy są skierowane na sprawdzenie tej technologii, czyli napędu wodorowego. Mamy w eksploatacji 25 autobusów elektrycznych, które wymagają codziennego ładowania, aby wykonywały swoje zadania. Ten autobus jest również elektryczny, ale tej cechy nie posiada, czyli powinien wykonać tą pracę przewozową bez ładowania, bo sam sobie produkuje prąd podczas jazdy i tą technologię właśnie chcemy sprawdzić. Autobus nie emituje spalin, tankuje się w 15 minut, a jego zasięg to ponad 400 km. W ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chciała kupić 20 autobusów wodorowych, jednak wycofała się z tego, bo zbyt wysokie byłyby koszty wodoru. Teraz jednak GZM wraca do tego pomysłu. Planujemy zakup 8 autobusów zasilanych wodorem i 22 dodatkowych autobusów zasilanych elektrycznie, również z infrastrukturą ładowania. Te autobusy na wodór w liczbie 8 sztuk
5 trafiłoby do PKM-u Tychy, pozostałe do PKM-u Katowice. Oba te PKM-y mają doświadczenie, też infrastrukturę związaną z zasilaniem autobusów paliwem CNG. Technologia wodorowa jest stosunkowo podobna. Autobusy wodorowe firmy Nesobus były testowane m.in. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu czy Częstochowie. Takie same autobusy od października jeżdżą już po Rybniku. Miasto zakupiło łącznie 20 sztuk. Jeden autobus po postępowaniu przetargowym wyniósł nas około 2 689 zł. Natomiast pozyskane dofinansowanie pozwoli nam na zwrot ponad 35 milionów zł. Mamy bardzo pozytywne informacje ze strony mieszkańców, że autobusy są ciche, wygodne. My w Rybniku posiadamy drugą w Polsce ogólnodostępną stację tankowania wodorem, gdzie każdy z mieszkańców może do nas przyjechać i zatankować taki pojazd. W Sosnowcu autobus wodorowy będzie testowany na liniach 160S, 813 i 84. Po co płacić za wodę, skoro można ją mieć za darmo? A przy okazji wykorzystuje się coś, co i tak leci z nieba. Zawierciu po raz trzeci rusza nabór wniosków do programu łapania deszczówki. O co w nim chodzi, sprawdził Paweł Jędrusik. Pani Danuta Nowak z takiego pojemnika na wodę deszczową korzysta już od kilku lat. Dostała go z miejskiego programu i sprawdza się. Warto używać, bo to jest woda deszczowa, czyli to jest prawie darmo, prawda? No, spływa tam pięknie, podstawione jest, no i używamy to. Wygodne w obsłudze? Wygodne w obsłudze. Bardzo. Można nawet u góry postawić kwiatki, żeby było jeszcze piękniej. Teraz taki sam pojemnik na deszczówkę mogą otrzymać kolejne osoby. W Zawierciu 26 lutego rozpoczyna się nabór do miejskiego programu, a urzędnicy chcą wydać mieszkańcom kolejne kilkadziesiąt pojemników. Osoba, która zakwalifikuje się do programu, najpierw dostaje pojemnik na 2 lata w użyczenie, później przechodzi on na własność. Od 2021 roku wydaliśmy ponad 800 takich pojemników. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można sobie znaleźć specjalne wytyczne, które wskazują, kto może zakwalifikować się do tego programu. Przede wszystkim trzeba mieć nieruchomość w Zawierciu, nie mieć zaległości finansowych wobec gminy, no i oczywiście mieć możliwość zainstalowania takiego zbiornika. Władze miasta liczą, że taka inicjatywa przyczyni się do ochrony środowiska. W Zawierciu już od jakiegoś czasu dbamy o środowisko i chcemy, żeby ta woda nie marnowała się zwyczajnie i żeby była wykorzystywana podobnie. Myślę, że to jest naturalne, chyba w każdym mieście myślą w ten sam sposób. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, pojemnik będą mogły odebrać w miejskim PSZOK-u. Hałda przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej przejdzie metamorfozę. Miasto chce ją bardziej zazielenić. Ruda wystąpiła już o unijne dofinansowanie na ten cel. Karolina Komada. Pocynkowa hałda przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej z lat 30. XIX wieku ma szansę stać się bardziej zielona. To jedno z 4 miejsc w województwie śląskim, w których mają zostać wdrożone demonstracyjne rozwiązania z unijnego programu. Na ten cel przeznaczona jest kwota 2 milionów złotych. W tej chwili piłeczka, tak powiem kolokwialnie, jest po stronie województwa śląskiego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, który wraz z Ogrodem Botanicznym będzie przeprowadzał na tej hałdzie badania. Po przeprowadzonych badaniach, jeżeli okaże się, że rzeczywiście ta gleba wymaga jeszcze rekultywacji, nastąpi tam rekultywacja kolejnego etapu tej hałdy i nasadzenia, tak żeby w przyszłości hałda ta była już całkowicie do dyspozycji mieszkańców i była terenem rekreacyjnym. Ruda Śląska ma dostać pieniądze po pozytywnym zakończeniu badań i stworzeniu planu zazielenienia terenu. Do tego czasu miasto planuje też inne inwestycje na terenach poprzemysłowych. Teren przedzielony ulicą Niedurnego, łączącą Nowy Bytom z Wirkiem, czyli dwie dzielnice Rudy Śląskiej. Po prawej stronie, jadąc od Nowego Bytomia, mamy tereny, które przeznaczamy, chcemy przeznaczyć na tereny mieszkaniowe i zrobić takie przejście miejskie pomiędzy dzielnicami. A po lewej stronie są tereny, które będą przeznaczone na instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli panele fotowoltaiczne. Śląskie Przywracamy Błękit to największy w Europie projekt ochrony powietrza obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Program LIFE zrzesza 89 członków, są to gminy, miasta i powiaty. Główny cel projektu to wdrożenie działań, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie. Oprócz zazielenienia terenów, miasta, gminy i powiaty mogą ubiegać się o pieniądze na odnawialne źródła energii czy na edukację w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej.
Jest ich na świecie ponad 7100, chociaż państw jest tylko około 200. Niektórzy znają ich kilkadziesiąt, ale najważniejsze, żeby dobrze znać chociaż jeden, ojczysty, który świadczy o naszej historii, kulturze i tożsamości. Dzisiaj przypada 25. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Magda Sincewicz. Najwięcej osób na świecie porozumiewa się językiem angielskim. Na drugim miejscu jest mandaryński, a na trzecim hindi. Każdy, kto uczył się języka dla siebie obcego, wie, że to niełatwe zadanie. Tak jak pochodzący z Indii magister Uniwersytetu Śląskiego, który w Polsce jest od 4 lat. W jego kraju mówi się aż 23 językami oficjalnymi. Przyjeżdżając do Polski musiał się nauczyć tylko jednego języka, ale za to dość trudnego dla obcokrajowców. Zaczynałem mówić po polsku w Polsce, ale w Indiach nauczyłem się, ale gramatykę w książce. A jeśli chodzi, moim zdaniem to znaczy nic, bo zaczynałem od tu, dokładnie jak trzeba uczyć się języka polskiego i jak trzeba komunikować z Polakami. Bo to język pozwala w pełni okazywać emocje. To dzięki słowom mówi się o swoich uczuciach, zdradza swoje myśli i buduje relacje. To jest bardzo ważne, bo właśnie uświadamia nam, skąd jesteśmy. I taka świadomość, no ja uważam, że jest bardzo ważna generalnie. W czasach internetu i otwartych granic do języka ojczystego wchodzi wiele zapożyczeń. Są jednak tacy, którzy dbają o to, by używane dawniej słowa ocalić od zapomnienia. Jak choćby Biblioteka Śląska, która przez lata prowadziła wyjątkową akcję. Otrzymywaliśmy zgłoszenia słów właśnie tych najpiękniejszych, czy też tych, których wolelibyśmy już więcej nie używać, nawet z innych kontynentów. Na każdym krańcu świata wartość języka ojczystego jest taka sama, bez względu na to, czy jest on językiem regionalnym, narodowym, oficjalnym, czy nie. Język ojczysty jest na pewno ważnym elementem tożsamości, tak? Ważnym elementem kultury narodowej. Myślę, że należałoby podchodzić do nas z wielką uwagą. Powinniśmy zwracać na to, w jaki sposób mówimy, do kogo mówimy, dostosowywać nasz język do odbiorcy. Zarówno w mowie, jak i piśmie, bo tylko dzięki temu uda nam się przekazać bezcenną wiedzę przyszłym pokoleniom. To wszystko, co przygotowaliśmy w środę. Do zobaczenia jutro o stałych porach.